Niedzielski pisze do rektora. Chcę wyjaśnień na piśmie. Minister zdrowia pisze do rektora WUM. Proszę o pisemne ustosunkowanie się. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił się do rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zbigniewa Gaciąga o ustosunkowanie się do informacji o jego obecności podczas szczepień osób ze świata kultury i polityki, wynika z pisma, udostępnionego przez ministra na Twitterze. Sprawa szczepień ma wymiar formalny i etyczny. Formalny zweryfikuje kontrola NFZ. W wymiarze etycznym, w związku z informacjami dotyczące możliwej obecności rektora przy szczepieniach, poprosiłem o ustosunkowanie się pisemnie do tej informacji, napisał minister Adam Niedzielski i zamieścił fotokopię swojego pisma do rektora WUM. W związku z informacjami opublikowanymi na profilu Facebook ZUM na WUM dotyczącymi pańskiej obecności podczas szczepień osób ze świata kultury i polityki, proszę o ustosunkowanie się do tej informacji, głosi pismo ministra do rektora. Kontrowersje wokół akcji szczepienia WUM w minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce. Szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie 0 został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które niezależnie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki. O tym, że został zaszczepiony przeciw COVID-19, ujawnił m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller. Zaszczepieni zostali także Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Szczepienia przeprowadziła wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, w której WUM jest właścicielem, poinformował w sobotę rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg. Rektor podawał również, że powołał wewnętrzną komisję, która z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić przedstawioną sprawę. Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w piątek skrytykował decyzję dotyczącą kryteriów dodatkowych szczepień w WUM. Poinformował też, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w jednostkach związanych z WUM. Jak mówił, kontrola ma ruszyć w poniedziałek, 4 stycznia.